Wystawa Skarb z ulicy Głównej, przygotowana przez Muzeum Historyczne Wełku, to wydarzenie wyjątkowe. Odnaleziony latem w mieście skarb liczył około 680 XVII-wiecznych monet. Teraz ponad 200 z nich w wyjątkowej aranżacji można obejrzeć w Wełckim Muzeum. Zapraszamy, mówi specjalista do spraw organizacji wystaw Jakub Knyżewski. To monety polskie, pruskie, szwedzkie. Jest trochę monet austriackich, jest moneta duńska, niderlandzka, tak więc jest to całe spektrum monet z ówczesnej Europy. Skarb odkryty przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Jaćwierz od początku rozpalał wyobraźnię wielu ełczan, także numizmatyków. Jak wyjaśnia jeden z nich, Marek Buze, członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, są tam prawdziwe perełki. To jest talar niderlandzki. To jest taka duża moneta, 28 gram z Niderlandów. Teraz ciekawe jeszcze są monety gdańskie. Mamy tutaj monetę gdańską Orta Gdańskiego, którego rytownikiem był, czyli rytował, czyli tworzył ten stempel Samuel Ammon. Tu trzeba wspomnieć o takiej rzeczy, że Samuel Ammon wyrytował, czyli wytworzył stemple do bicia najdroższej monety polskiej. O monetach oraz przypuszczalnych okolicznościach ich pozostawienia w ziemi można opowiadać godzinami. Dlatego ruszył cykl filmów dotyczących właśnie ełckiego skarbu, mówi muzealny edukator Parku Odkrywców Dariusz Jurczak. Chodzi o to, że jeżeli ktoś przyjdzie, żeby miał już jakąś konkretną wiedzę na ten temat, obejrzał filmik, prawda, dowiedział się czy o rytowniku, czy o wykonawcy, czy o mincerzu, czy o królu, czy o tym, jakie monety były. I właśnie w każdy jeden odcinek pokazuje zupełnie inną historię. Jeden jest o mennicy, jeden o królu. Filmiki są emitowane na naszej stronie, na naszym Facebooku, ale są też emitowane na stronie Stowarzyszenia Jaćwierz. Filmy emitowane są w poniedziałki. O tym, że je oraz wystawę warto obejrzeć, świadczy fakt, że odnalezienie 17-wiecznych monet zwyciężyło w konkursie Archeologiczne Sensacje 2020 Najważniejsze Odkrycia Polskiej Archeologii.